Dzień dobry wszystkim, witam się z Wami tutaj u mnie, u siebie na kanale. Dzisiaj przyszła pora na kolejny haul z Sinsay. Kolejny haul z Sinsay. Leży to, słuchajcie, w tym kartonie już myślę, że tydzień czasu. Po powrocie z naszych wakacji, z nadmorza, to powiem Wam, że nie umiałam się totalnie zebrać, zorganizować, żeby wrócić do takiej codzienności, do takiej rutyny nagrywania, obowiązków i tak dalej. Więc dzisiaj przyszła ta wiekopomna chwila, żebyśmy otworzyły tą paczkę i zobaczymy, co ja sobie tu zamówiłam. Bo powiem Wam, że zamawiałam to chyba w trakcie jeszcze naszego pobytu właśnie nad morzem i nie pamiętam dokładnie, co zamówiłam, ale widzę, że tu jest mnóstwo rzeczy, które są, dziewczyny, zapakowane jeszcze w te folie, więc pozwólcie, że ja to szybko otworzę i już przechodzimy. Dobra, jestem. Słuchajcie, w ogóle zauważyłam, że zamówiłam sobie tu jedną piżamkę, to chyba nawet przed wakacjami zamawiałam, bo miałam ją zabrać ze sobą na wakacje, ale dobra. Zaczynamy. Pierwsze co, to tutaj wyciągnęłam bluzeczka, rozmiar M. Nie pamiętam, ile ona kosztowała, ja je Wam się, wszystkie te ciuszki postaram podlinkować na dole, jeżeli będą jeszcze dostępne, nie będą wyprzedane, to je Wam podlinkuję. I tutaj, dziewczyny, mamy bardzo fajną bluzkę, zwykła, klasyczna, czarna, bawełniana, ale ona tutaj ma takie naszyte, patrzcie, kamyczki, dobrze, że one są naszyte, a nie naklejone. I to nawet, słuchajcie, mam wrażenie, że jest taki bardzo mocno intensywny granatowy. To nie jest taka czerń. To sobie zostawię na pewno, bo ja lubię takie oversize'owe, luźne, bawełniane bluzeczki. Fajna. Do jeansów, słuchajcie, myślę, że będzie naprawdę super wyglądała, także to sobie zostawiam. Dresówki w rozmiarze M. I to są takie L-ki. Będą pewnie za duże, bo widzę, że są ogromne. To są takie dresówki w takim właśnie lekkim nude kolorze beżowym, ale one są właśnie takie luźne, czyli te spodnie, takie szerokie nogawki, coś takiego jak ja mam teraz na sobie, w ogóle top, który mam teraz, paski i te dresy. Mam właśnie Sinsay z ostatniego gdzieś tam zamówienia, takie właśnie luźne. Tylko te, co mam na sobie, one są takie grubsze, a te widzę, że są takie fajne, luźne. Także dobra. Kładę tu. Będziemy, słuchajcie, mierzyć zaraz. Dalej mamy bluzkę. Prążkowany materiał z długim rękawem MK. I jeżeli ona będzie, nie będzie mi się tu mocno w pachy wpijała, to ja sobie ją zostawię. Bo ja takie bluzki, jak kupuję, to ja nienawidzę, jak się wpijają właśnie pod pachy. Musi być faktycznie dobra jakość bawełny, powiedzmy, z elastanem, żeby ona się właśnie tutaj tak nie wpijała, bo ja tego nienawidzę. Także mam nadzieję, że ona też będzie dobra. Zwykły taki basic. Bawełna pewnie z jakimś elastanem. Materiał krążek. No i słuchajcie, spodnie. Wzięłam sobie spodnie w rozmiarze L i powiem Wam, mogę Was zaskoczyć, patrzcie, takie srebrne. I ja muszę Wam powiedzieć tak, ja sobie je zmierzę, mam nadzieję, że będą dobre. To jest chyba dokładnie ten sam materiał, tylko tu wiadomo, że jest srebrne. Te, co ja miałam i do tej pory w sumie mam, słuchajcie, czarne takie imitacja skórki z Sinsay i one się fenomenalnie trzymają. I w takich spodniach, słuchajcie, ja bez problemu mogę śmigać tak na co dzień. Fajnie je wystylizować właśnie na jesień do jakiegoś wielkiego oversize'owego swetra czy też ciężkich butów. Też mamy elastan tu. Ja wzięłam sobie te spodnie w rozmiarze L i M do porównania, więc proszę bardzo, takie spodnie będę mierzyć. Tu widzę, że mam kurteczkę taką jakby ramoneskę, ale taka bardziej, słuchajcie, bomberka. Już Wam pokażę. To wszystko przyszło właśnie w tych foliach. Krótka, zwykła taka bomberka, widzicie? I ja ją mam w rozmiarze M. O, to znaczy wzięłam, będę mierzyć. Ona ma tutaj kieszenie. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądała, bo jednak ja jestem totalną fanką klasyków, czyli zwykłej ramoneski tutaj z napami. Najlepiej jak ta ramoneska jeszcze ma w pasie pasek, to już jest w ogóle hit, także zobaczymy. Tutaj mam coś w paski. Co ja tu wzięłam? Dobra, wiem. Słuchajcie, koszula w rozmiarze wzięłam 2XL, czyli największy rozmiar, z taką myślą właśnie, żeby taką koszulę zakładać do leginsów. I ona wygląda w ten oto sposób. Zwykły, słuchajcie, klasyk, niebieskie paski.
Szkoda, że ona nie ma dłuższego tyłu. Pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, jak mnie oglądacie gdzieś tam regularnie, to może kojarzycie takie właśnie hole, że ja jak kupuję koszule, to ja uwielbiam, jak one są wielkie, oversize'owe, żeby można je było właśnie fajnie wystylizować z leggingsami. Także mam ogromną nadzieję, że ta koszula też będzie taka właśnie luźna, wielka i nawet słuchajcie, do jeansów, żeby ją fajnie wystylizować. Dalej mamy taką jakby ramoneskę kurteczkę, ale to Wam powiem tak, to nie było chyba tanie, a to wygląda bardzo tanio. I to, o Jezus, to jest płaszczyk, dobra, nie zmienia to faktu, że to wygląda bardzo tanio. Jezu, powiem Wam tak. Ja wiem, że ciuchy, proszę mi tutaj nie mówić, że na co liczyłaś, ciuchy Sinsay, to wiecie, chińszczyzna i tak dalej, ale są rzeczy Sinsay, które naprawdę wyglądają zarąbiście i które wyglądają drogo i które są fajnie zrobione, ale ten płaszczyk do tego nie należy, chociaż zobaczymy, jak on będzie wyglądał, jak ja go założę. Rozmiar M i tutaj akurat mam, słuchajcie, cenę 119,99, czyli 120 zł i powiem Wam szczerze tak, gdyby te wszystkie tu wykończenia, o te tu i te tutaj w pasku i tak dalej, były zakończone oprzyte, a nie tak właśnie cięte, to wyglądałoby to naprawdę znacznie lepiej. Chociaż powiem Wam szczerze, o widzicie, patrzcie jak tu jest na przykład pasek wykończony. Nierówno ucięte, no dobra, tu jest szycie z boku, żeby to się, myślę, nie pruło i tak dalej, ale no za 119 zł, wszystko tak pocięte i takie, no zobaczymy jak to będzie wyglądało założone, bo ogólnie materiał jest zarąbisty, naprawdę jest zarąbisty. Tutaj jest wszystko cięte i zszyte, a nie obszyte, o może tak, także zobaczymy. Dobra, tu jest ta piżamka, patrzcie, wzięłam w rozmiarze L i kurde, zostawiam sobie ją. Ja bardzo lubię piżamki Sinsay i tutaj mamy dziewczyny, patrzcie, taką koszulkę. O, widzicie? Muszę ją oczywiście wyprać, wyprasować i krótkie spodenki, śliczne. Dobra, to sobie na pewno zostawię. O, coś białego, biała koszula, dobra. No i co? Ja mam ją w rozmiarze L i ja widzę, że ona jest malutka. Malutka, to już coś takiego kiedyś właśnie miałam. Zwykła taka biała koszula w rozmiarze L i powiem Wam, że ona jest malutka. To nie będzie ten oversize, który ja bym chciała. XXL-ki z tego akurat nie było, także zmierzę, ale wydaje mi się, że będę ją wracać. No i wzięłam sobie bluzę, dokładnie chyba ten sam kolor, co te spodnie dresowe. Zwykła taka bluza, też wzięłam w rozmiarze L, żeby ona była duża, oversize'owa. Spinam włosy, odwracam kamerkę i mierzymy. No dobra, przymierzyłam sobie na samym początku spodnie, te dresowe i bluzę i powiem Wam tak, że to nie jest ten sam odcień, nie z tego samego zestawu, różnią się kolorem, spodnie są za duże, dużo za duże, ta L-ka, chyba muszę faktycznie przestawić się na to, że takie spodnie z Sinsay, te luźne, to powinnam brać M-ki, żeby one nie były aż tak wielkie. Bluza jest duża, bluza zwykła, klasyczna, słuchajcie, nic tutaj nie da się zrypać. Taka oversize'owa, bardzo fajna. Ja takie bluzy lubię sobie podwinąć tutaj tak pod biustonosz, przez co one są takie fajne, krótsze, ale zdecydowanie ten zestaw mnie pogrubia, o może tak. Ja już wielokrotnie Wam wspominałam, że ja jeżeli noszę takie spodnie luźne, duże, góra musi być dopasowana i na odwrót. Jak mam wielką bluzę, wielką koszulę, to tu na dół idą leginsy albo dżinsy dopięte, opięte, dopasowane. Także tak to wygląda. Jak szukacie dziewczyny takich luźnych, oversize'owych spodni, jak lubicie, to te Wam polecam, bo są naprawdę bardzo fajne i to jest ta taka balwełna z elastanem, ta taka cienka. Więc ona będzie świetnie, dziewczyny, na wiosnę, lato, jesień, zimę, naprawdę. Także taki klasyczek, ale spodnie zwracam. Nad bluzą się jeszcze dziewczyny zastanowię, mierzymy dalej. No dobra, założyłam sobie, słuchajcie, tą bomberkę, koszulkę i spodnie. Spodnie same widzicie, że one są takie dosyć mocno metaliczne. I teraz jak je tak założyłam, to tak się mocno intensywnie zastanawiam, czy faktycznie fajnie to wygląda, tak, czy takie bardziej na imprezę, chyba na imprezę, żałuję,
że nie są czarne. Czarne takie metaliczne, o na przykład. Ale ogólnie komfortowe, niesamowicie wygodne, elastyczne i to jest właśnie dokładnie ten sam materiał, których mam te czarne takie imitacja skórki, to jest dosłownie to samo, ale tu na przykład w tym modelu akurat widzę, że tu jest mnóstwo takich wystających nitek i tutaj w tym szyciu coś tu się niefajnego dzieje. Jeżeli chodzi o tą bomberkę, to powiem Wam, że zwykła klasyczna bomberka, taka z tego materiału ekoskórka. Fajnie to wygląda, niekoniecznie do zestawienia właśnie z tymi spodniami, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie, fajnie wygląda i fajnie się nosi. Natomiast to, co mi przeszkadza w tego typu kurtkach, to ten materiał tutaj taki właśnie jakby bawełniany, który bardzo mocno przylega do szyi i to tutaj zaraz będzie pewnie przez podkład, pudry i tak dalej mocno uwalone i to będzie trzeba chyba dosyć często, słuchajcie, czyścić. Także jak szukacie, jak lubicie bomberki i chcecie zwykłą, klasyczną, czarną właśnie z ekoskórki, to ta jest naprawdę super. Bardzo ładnie wygląda, powiem Wam, spoko. Jeżeli chodzi o tą bluzeczkę, to powiem Wam, że jest bardzo fajna, bardzo wygodna. Ja ją sobie też tutaj tak pod stanik dałam, przez co o, jest taka oversize'owa. No i powiem Wam, że no nie, myślałam, że kurde, jednak w tych spodniach będę lepiej wyglądać, a tutaj mam wrażenie, że one podkreślają, nie wiem sama co o nich myśleć. Chyba musiałabym wyjść do światła dziennego, ale taka myślałam, że będę odważna i tak dalej, ale one się strasznie mocno błyszczą. I mam wrażenie, że podkreślają mi po prostu wszystkie jakieś niedoskonałości. Przy takim metalicznym materiale te marszczenia wszystkie tutaj nie wyglądają korzystnie. Mam wrażenie, że podkreślają w ogóle celulit. Dlatego je zwracam. Ale bluzeczkę zostawiam, jest bardzo fajna, patrzcie, taka luźna, oversize'owa, do leggingsów też będzie super. To nie jest czarny. To jest mocny, intensywny, taki militarny, powiedziałabym, granat. Tak, teraz to widzę. Dobra, tutaj mamy dziewczyny tą koszulę w rozmiarze XXL i ja Wam powiem szczerze, że ona jakaś wielka nie jest. W dalszym ciągu to nie jest chyba to, co szukam. Zależało mi na tym, żeby ona była ogromna, oversize'owa i nie powiem, bo tutaj jest, słuchajcie, szeroka, ale jakoś tak sama nie wiem. Szkoda, że tutaj ten tył nie jest dłuższy, żeby ona tak właśnie fajnie opadała. Tak, słuchajcie, to wygląda. Ja sobie jej nawet nie zapiłam. Zwykły klasyk. Mi się ogólnie koszule bardzo podobają, ale mam wrażenie, że ona po prostu jakoś tak, no nie wiem, nic mi nie robi. Wygląda na taką trochę za dużą. Czekajcie, spróbuję ją inaczej ograć. I w dalszym ciągu uważam, że ona jest za mała. To nie jest to, o czym ja myślałam. Chciałam, żeby ona była wielka, a ona jest, przede wszystkim materiał jest taki dosyć sztywny. Chyba, że po praniu ona się zrobi lepiej. O, tak już wygląda lepiej. Jak jest ten kołnierz właśnie wywinięty, jedna strona koszuli na przykład gdzieś wpuszczona w jeans i tak dalej, a druga wypuszczona, ale ona i tak jest jeszcze, słuchajcie, za mała. To nie jest to, o czym ja myślałam, żeby była wielka, ogromna, po prostu opływowa. Materiał jest dosyć taki taki sztywniejszy, więc ona tutaj tak ładnie gdzieś się nie układa. Rękawy jak podwinę, to jest spoko, ale słuchajcie, czy dupę mi urwało w ogóle? Dlatego ją zwracam. Ja wiem, jaką mam wizję na takie wielkie, oversize'owe koszule i to nie jest to. W dalszym ciągu szukam takiej koszuli. Taka, może słuchajcie, jakby to była faktycznie koszula taka, powiedzmy, wiskozowa, trochę tego poliestu, poliamidu i tak dalej, to ona by tak ładniej, opływowo się układała. A jak jest jednak ta bawełna, bo to jest koszula z bawełny, to ona jest zdecydowanie bardziej sztywna. Także słuchajcie, słabo. Nie, zwracam. I tu na koniec założyłam ten trenczyk i powiem Wam, że jakoś tak do mnie on w ogóle nie przemawia. Może jakby był miał inny kolor. No takie widzicie, szyte a la trencz, ale to co Wam mówię, niesamowicie w oczy rzuca się to złe szycie. Tak jak mówiłam, Sinsay, ja wiem, ale są w Sinsay dużo lepsze rzeczy. Tutaj ewidentnie, patrzcie na to szycie tu, ewidentnie to wygląda brzydko i to wygląda no źle. I ja nie powiem, wiem, że to jest tak jak mówię Sinsay, ale jednak za te pieniądze mogłoby być to troszeczkę lepiej uszyte, więc no to akurat
słuchajcie, zwraca. To wszystko tutaj o, wygląda w ten sposób. No niestety, ale chyba nie za te pieniądze. Nawet jak na Sinsay, słuchajcie. O, tu widać kieszenie. Także to też zwracam. No i słuchajcie, na koniec koszula, która jest L-ką i jest mała. I ja mówię tak, ja muszę mieć koszulę albo dopasowane, opięte, albo totalne, luźne, oversize. Może się tutaj ktoś przyczepiać, ale dla mnie ona jest zwykła taka bluzka, zapinana. Ładna jest. Jak lubicie takie koszule, to Wam ją polecam, bo materiał jest niesamowicie komfortowy i fajnie ona wygląda. Możecie sobie podpiąć rękaw albo tak luźno, oczywiście do wyprasowania, ale ona taką koszulę jak już duża, oversize'owa. Także tą koszulę też zwracam. No dobra, więc słuchajcie, pokazałam Wam całe swoje zamówienie z Sinsay. I jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie o tym zamówieniu, czy coś Wam się stąd spodobało, czy coś może sobie również z tej rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, zamówiłyście. Piżamki nie mierzyłam, piżamkę sobie zostawię, na pewno będziecie mnie gdzieś tam widzieć we vlogach, ale piżamka jest bardzo fajna, to na pewno zostaje. I co? Wszystkie linki do tych rzeczy, które zamówiłam, zostawię Wam na dole, jeżeli są one dostępne akurat na sklepie. Żywiłam większe nadzieje co do tego trencza. Ładnie wyglądał na modelce, ale jednak to szycie totalnie dyskwalifikuje te pieniądze, bo tak jak mówię, gdyby one kosztowały, nie wiem, nawet te 60-70 zł, to już by było inaczej, ale 120 zł za naprawdę złe uszycie to jest słabo. Tak uważam. Dzięki Wam dziewczyny za uwagę, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i coś tutaj sobie dla siebie upatrzyłyście. Ja się dzisiaj z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki!